Na sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kościelcu odbyło się przekazanie toreb medycznych R1. To wyposażenie ufundował prezes firmy Glaspo, a zarazem członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, druh Piotr Opas. Drogowie, chciałbym Was bardzo serdecznie powitać, ale przede wszystkim naszego darczyńcę, pana drucha Piotra Opasa. Bardzo serdecznie witam Was wszystkich tutaj obecnych. Cieszę się niezmiernie, że tak się złożyło, że pan Piotr załatwił nam cztery torby R1 i ja muszę powiedzieć druhu Piotrze, że te torby zapewnić nawet, że te torby zostaną w sposób właściwy wykorzystane. Znając druhów, tych druhów, którzy otrzymają te torby, mogę w 100% zapewnić, że torby trafią w odpowiednie ręce. Torba medyczna R1 to odpowiednio skompletowany, praktyczny zestaw ratunkowy, który pozwala przeprowadzić działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wychodząc naprzeciw Wam, moja firma ufundowała te torby R1. Mam przekonanie, a wręcz graniczące z pewnością, że te torby przyczynią się do tego, że będą ratować ludzi potrzebujących. Każdy, kto potrzebuje, zostanie przez nas uratowany. Mam nadzieję, że chociaż uratowalibyśmy jedno życie, to już się opłaca działać, moi szanowni druhowie. Opłaca się działać. Opłaca się działać w symbiozie z wszystkimi druhami w tej lokalnej społeczności. Na sztandarach jest wypisany ten takie motto w trzech słowach. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Niech tak się stanie, moi drodzy. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Dziękuję uprzejmie. Składam podziękowanie druhu Piotrze na Twoje ręce za przekazane te torby, za ten sponsoring. Tyle tu ciepłych już padło słów i określeń, również wypowiedzi Twojej. Także jeszcze raz duże dzięki dla Ciebie. Dziękuję uprzejmie. Zestawy trafiły do jednostek w Różkowie I, Straszkowie, Trzęśniewie i Gąsiorowie. W imieniu firmy tej, która tutaj jest wygrawerowana, firmy Glaspo, wręczam Panu tą torbę. Niech Pan służy. Serdecznie dziękuję i zapewniam, że będzie wykorzystana na życie. Oby nie była wykorzystana. Ja życzę tego. Oby nie była wykorzystana. W imieniu firmy Glaspo wręczam Pani. Bardzo serdecznie Ci podziękować. Dziękuję za wszystko, co robisz dla nas. No. Dziękuję bardzo. W imieniu tej firmy Glaspo mam ogromną przyjemność wręczyć tą torbę. Oby, tak jak powiedział Pan Wójt, nigdy nie została wykorzystana. A jeżeli zostanie, to będzie wykorzystana właśnie zgodnie z przeznaczeniem i konkretnych celów. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja ze swojej strony jako komendant gminny chcę serdecznie podziękować tu druhowi Piotrowi za wsparcie naszych tych jednostek tymi torbami oraz powiedzmy sobie szczerze, gdybyśmy nie mieli takiego wójta jak do tej pory, co dba o jednostki, powiem szczerze, zawsze się liczy podpis wójta, jego pierwsza inicjatywa. Tego sprzętu byśmy nie mieli na terenie gminy Kościelec, nie mielibyśmy dwóch nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, czy sprzętu jak urządzenie typu Lukas, czy pompy pożarnicze, bo dzięki druhowi wójtowi, że idziemy się, on rozumie i to bezpieczeństwo. Myślę, że te torby, jak już druh Piotr powiedział, będą służyć nam wszystkim i oby druhowie, jeżeli są, były w dobrym wykorzystaniu i jeszcze raz dziękuję bardzo Panie Piotrze za tę słowo. Dziękuję bardzo. Druhowie strażacy nie kryli zadowolenia z pozyskanych toreb. Dobrze jest, gdy jednostki są doposażane, ale wszyscy zgodnie twierdzili, że lepiej niech nie będą potrzebne.